Kartujemy, czyli nanosimy na mapę granice osuwisk, określając ich stopień aktywności. Ktoś może zapytać, czy warto wyznaczać również te osuwiska, na których takiej aktywności nie ma. Otóż badania wskazują, że najbardziej podatne na osuwanie są stoki objęte ruchami masowymi w przeszłości. Natomiast do uruchomienia osuwisk na stokach dotychczas nienaruszonych należy do rzadkości. Tutaj w rejonie Jeziora Rożnowskiego oraz Czchowskiego, gdzie obecnie się znajdujemy, po długotrwałych opadach w 2010 roku doszło do uruchomienia około 63% starych form osuwiskowych, natomiast osuwiska nowo powstałe stanowiły zaledwie 2% wszystkich tutaj zarejestrowanych form. Wyznaczenie osuwisk odbywa się w oparciu o obserwacje charakterystycznych, choć nie zawsze wyraźnych form geomorfologicznych, świadczących o przemieszczaniu mas skalnych. Jak wyglądają takie formy? Jest to zależne od stopnia aktywności osuwiska, od tego, w jakich skałach osuwisko się rozwinęło, od użytkowania terenu oraz od typu osuwiska. Teraz przejdziemy zobaczyć, jak wygląda w terenie skarpa główna osuwiska. Jesteśmy obok skarpy głównej osuwiska. Jest to odsłonięcie powierzchni, wzdłuż której nastąpiło zerwanie warstw skalnych oraz ich przemieszczenie grawitacyjne w dół stoku. W tym przypadku doszło do zerwania ciągłości piaskowców warstw istębniańskich, które odsłaniają się w dalszej części skarpy. W obrębie osuwisk wyróżniamy też skarpy wtórne. Są one zazwyczaj związane z różnymi etapami rozwoju osuwiska. Jeżeli mamy do czynienia z osuwiskami detruzywnymi, czyli rozwijającymi się w dół stoku, skarpy wtórne świadczą o młodszych przemieszczeniach. W przypadku osuwisk delapsywnych, czyli rozwijających się w górę stoku, skarpy wtórne są śladem starszych przemieszczeń. Znajdujemy się teraz w środkowej części osuwiska. Kolejną charakterystyczną dla osuwisk formą są progi akumulacyjne. To podłużne, wypukłe formy terenu powstałe w wyniku akumulacji przemieszczonego materiału. W obrębie obszarów objętych ruchami osuwiskowymi uwagę zwracają charakterystyczne nabrzmienia powierzchni terenu. Powstają one w wyniku spiętrzenia mas skalnych, a także wypchania ich po cylindrycznych powierzchniach poślizgu. W obrębie dużych osuwisk wielkoskalowe nabrzmienia, takie jak widzimy za mną, mogą przypominać większe pagórki, dlatego często nie są kojarzone z koluwiami osuwiskowymi. Całą dolną, akumulacyjną część osuwiska nazywamy jęzorem osuwiskowym. Zakończony jest on zwykle czołem. Czoło nie zawsze jest jednak wyraźne, często bywa zerodowane i rozmyte. W tym przypadku obserwujemy wysokie, wyraźne czoło, częściowo zabudowane. Tutaj mamy przykład kolejnej słabo widocznej skarpy osuwiska, zacieranej przez użytkowanie rolnicze. Tak naprawdę jest to zagłębienie terenu, nieco przypominające erozyjne zagłębienie, na przykład w obrębie leja źródłowego. Jeżeli natomiast spojrzymy na wyraźne pofałdowania, które znajdują się poniżej, to nie mamy wątpliwości, że jest to skarpa główna osuwiska. Przemieszczanie mas skalnych powoduje powstawanie nie tylko wypiętrzeń, ale też szeregu zagłębień. Szczególną uwagę zwracamy na zagłębienia bezodpływowe. Jeżeli są one wypełnione wodą, tworzą jeziorka wewnątrzosuwiskowe. W starych osuwiskach w miejscu jeziorek tworzy się torf. Na podstawie badań torfów metodą C14 możemy określić przybliżony wiek powstania osuwiska. Nie każda skarpa główna jest tak wyraźna. Obecnie znajdujemy się w obrębie osuwiska typu konsekwentnego, czyli takiego, gdzie kierunek przemieszczenia mas skalnych jest zgodny z kierunkiem zapadania skał w podłożu. W takich osuwiskach te skarpy są zwykle niższe. Jesteśmy w obszarze zalesionym, zatem podejrzewam, że ta skarpa utrzyma się dosyć długo. Natomiast w przypadku obszarów rolniczych mogłaby ona zostać zniwelowana w krótkim czasie. Stoimy przed znacznie młodszym i bardzo wyraźnym czołem osuwiska. Zdarza się, że materiał koluwialny zgromadzony w czole jest wybierany, na przykład w celu wyrównania działki pod zabudowę. Działalność taka może doprowadzić do utraty stateczności stoku i w konsekwencji do odnowienia ruchów masowych. Wśród form osuwiskowych, których występowanie jest mniej powszechne, wyróżniamy m.in. szczeliny. Świadczą one o ciągłej aktywności osuwiska. Możemy je zaobserwować na przykład w górnej części tego osuwiska. Co ciekawe, możemy je obserwować zarówno w koluwium, jak i powyżej osuwiska. Szczeliny obserwowane powyżej skarpy prawdopodobnie są zaczątkiem jego nowej skarpy głównej.
Nieco rzadziej występującą formą osuwiskową jest ruch rozpadlinowy. Jest to wydłużone, zazwyczaj bezodpływowe zagłębienie, rozciągające się wzdłuż skarpy głównej osuwiska. Ruch rozpadlinowy powstaje w sytuacji, gdy przemieszczeniu ulega cały odswojony od podłoża pakiet skalny. Skala tych zagłębień bywa różna. W niektórych przypadkach rowy rozpadlinowe są nawet widoczne z lotu ptaka. Problemy, z jakimi borykamy się podczas kartowania osuwisk, to m.in. trudna dostępność miejsc oraz zacieranie rzeźby wewnątrz osuwiskowej. Niektóre niewyraźne granice są przez nas interpretowane, natomiast musimy mieć podstawy do takiej, a nie innej interpretacji. Znajdujemy się teraz na dużym osuwisku, gdzie nie widzimy ani wyraźnej skarpy osuwiska, ani żadnych wyraźnych form wskazujących na przemieszczania mas skalnych. Natomiast na uwagę zasługuje fakt zachowania wysokiej skarpy bocznej osuwiska oraz wielkoskalowych form znajdujących się poniżej, takich jak nabrzmienia, skarpy wtórne. Dlatego niewielka zmiana nachylenia terenu, które znajduje się za mną, wskazuje na przebieg skarpy głównej tego osuwiska. Na osuwisku nie zawsze wszystkie formy są wyraźne. Zadaniem osoby kartującej jest obserwacja terenu w szerokim zakresie, łączenie zaobserwowanych faktów oraz prawidłowe wyznaczanie zasięgu osuwiska.